Cześć kochani, oficjalnie po raz pierwszy witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale na YouTubie. Ten filmik rozpocznie serię filmików informacyjnych o tym, jak prawidłowo zajmować się królikami i o tym, jak prowadzimy hodowlę, jak żyją nasze króliki. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do oglądania. Słowem wstępu, ja nazywam się Nikola i z pomocą rodziny prowadzę hodowlę Lovely Lobs Poland. Hodujemy króliki rasy Minilop. Kłapouche całkowicie skradły nasze serce i skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tej jednej rasie. Mamy króliki posprowadzone z całej Europy, praktycznie z większości krajów w Europie. Może, no dobra, może nie z większości, ale z dużej części krajów w Europie. No, uwielbiamy je, poświęcamy im się jak możemy, także możecie to już od dłuższego czasu śledzić na naszym Instagramie i Facebooku, a od niedawna mamy także kanał na YouTubie i właśnie dlatego postanowiłam opowiedzieć Wam tutaj kilka słów o nas. Ja na co dzień studiuję weterynarię, szyję akcesoria dla zwierząt, m.in. te legowiska, które moje maluszki zabierają do swoich nowych domów razem z wyprawkami. I staram się też oszczędzać na podróże, które z moim chłopakiem uwielbiamy, ale moje króliki skrupulatnie to oszczędzanie sabotażują. Także ci, co są ze mną już od dłuższego czasu, mogą co nieco na ten temat wiedzieć. Moja przygoda i zainteresowanie zwierzętami zaczęło się w zasadzie już w dzieciństwie. Nie wiem, kiedy to dokładnie nastąpiło, bo chyba od urodzenia, bo w naszym domu zawsze zwierzęta były. Nie mieliśmy nigdy jakiegoś ogromnego zwierzęcia, takiego jak na przykład teraz, ale zwierzęta w naszym domu były zawsze i wychowywałam się z nimi. Rodzice nauczyli mnie odpowiedzialności względem zwierząt. I jakoś tak od zawsze mnie do nich ciągnęło. Gdziekolwiek bym nie była i gdzie były jakieś futrzaki, to zawsze byłam przy futrzakach. Także jakoś to tak było we mnie od dziecka. I właśnie z tego względu wybrałam weterynarię. Poszłam na studia na weterynarię z tej takiej, można powiedzieć, miłości do zwierząt. Chociaż na studiach wielokrotnie nam powtarzają, że niestety, ale miłość do zwierząt nie jest czymś, co powinien weterynarz posiadać, bo nie idzie w parze z zarobkami w tym zawodzie, tylko raczej z poświęceniem. No ale zobaczymy, jak to będzie. Studiuję na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i obecnie właśnie kończę czwarty rok studiów. A w centrum mojego zainteresowania są, jakżeby inaczej, króliki i inne drobne gryzonie, które w sumie w medycynie zwierząt zaliczają się do medycyny zwierząt egzotycznych. Także jeżeli będziecie, to jest też dla Was wskazówka, jeżeli będziecie chcieli wziąć sobie uszaka pod swój dach, to musicie się najpierw zorientować, czy Wasz weterynarz, czy generalnie w Waszym mieście jest weterynarz, który zna się na tych zwierzętach, bo niestety nie każdy psiokoci weterynarz będzie potrafił leczyć króliki. Tak, w naszej hodowli skupiamy się przede wszystkim na króliczym behawiorze i etologii, czyli mówiąc po polsku na króliczych zachowaniach, na ich oswajaniu, na ich socjalizowaniu od pierwszych dni ich życia, a także na dobrostanie królików, bo to jest również bardzo ważna kwestia, która jest często przez hodowców zaniedbywana, a są to bardzo inteligentne zwierzęta, które stale potrzebują nowych bodźców, więc nie powinno się ich trzymać zamkniętych w ciasnych klatkach. To nie na tym powinna polegać hodowla królików, choć jest to taka stereotypowa hodowla. A my staramy się łamać te stereotypy. Właśnie z takimi kilkudniowymi maluszkami najłatwiej jest zbudować więź i zaufanie do człowieka. Oprócz tego w kolejnych dniach i tygodniach, kiedy maluchy przychodzą u nas na świat, staram się je socjalizować i przyzwyczajać do różnych odgłosów. Spędzają u nas dużo czasu w naszym domu, przyzwyczajamy je do dźwięków m.in. telewizora, do rozmów, do muzyki, do dźwięków odkurzacza czy suszarki do włosów i generalnie różnorodnego hałasu, na przykład w ogrodzie, kiedy są wynoszone, kiedy jest lato i ładna pogoda i są wynoszone na ogród, to m.in. także do kosiarki. Także później w nowych domach te dźwięki nie wywołują u nich żadnego szoku ani stresu, bo są po prostu do tego przyzwyczajone. Oprócz tego mają możliwość obserwowania nas, całej naszej rodziny, bo spędzają dużo czasu z nami właśnie w domu. To też jest bardzo ważne, bo gwałtowne ruchy nie robią na nich jakiegoś większego wrażenia. Mają też możliwość obejrzenia z bliska naszego kocura Tysona, który
dzięki niemu możemy zapewnić tą socjalizację z drapieżnikiem, przez co one też nie są aż tak bojaźliwe i lękliwe, bo znają te zapachy i wiedzą, jak kot wygląda. Nie mamy psa, także socjalizacji z psem zapewnić nie możemy, ale przynajmniej kot jest. Aha, i do tego jeszcze, co w sumie najbardziej chyba ciekawe z tego wszystkiego, i też nie wiedziałam o tym wcześniej, i kiedyś popełniłam taki błąd. Mamy w domu, my osobiście mamy w domu praktycznie wszędzie dywany. I nie przyszło mi do głowy, że maluszki, które się rodzą, że generalnie króliki, trzeba przyzwyczajać do chodzenia po śliskich powierzchniach, takich jak panele podłogowe czy płytki. Bo niestety w dzisiejszych czasach większość osób ma gołe podłogi w domach, nie korzysta z dywanów. A króliki to są zwierzęta, które bardzo lubią stabilne podłoża, takie, na których łapki się nie ślizgają, bo z natury są to zwierzęta, które są ofiarami, czyli to jest tak zwana grupa prey animals, czyli zwierzęta, które w naturze stanowią ofiary dla innych, dla drapieżników. Więc one są instynktownie w ciągłej gotowości do ucieczki. I zazwyczaj na takich śliskich podłogach potrzebują, jak w kreskówkach, jest ten moment kilku ułamków, kilku sekund, kiedy one zaczynają biec, ale stoją w miejscu. I króliki tego bardzo nie lubią. Dorosłe, które do nas, starsze przynajmniej uszaki, które do nas przyjeżdżały z innych hodowli, nie były do tego przyzwyczajone. Widziałam, że się tego bały, ale w sumie nie przyszło mi to nigdy do głowy, że maluchy też trzeba byłoby przyzwyczajać do podłogi. I tak te pierwsze mioty, które opuszczały naszą hodowlę, jedne z pierwszych miotów, które opuszczały naszą hodowlę, nie były do tego przyzwyczajone. I koniec końców później w nowych domach okazywało się, że na przykład nie chciały wychodzić z klatki biegać, bo były zestresowane, że im się łapki ślizgają, bo u nas były wszędzie dywany, ewentualnie na trawie w ogrodzie, więc to jest podłoże, które się nie ślizga, królik może w każdej chwili biec. A podłoga wywoływała stres i były maluchy, niektóre z tych maluszków, bo nie wszystkie, nie u wszystkich tak jest, ale u niektórych może tak się zdarzyć, bardzo się bały tej podłogi. I tutaj pozdrawiam Julka z Wałbrzycha, to jest jeden z maluchów, który właśnie między innymi mnie tego nauczył, że trzeba te maluchy do tej podłogi przyzwyczajać. I właśnie dzięki temu, że dostaję, to jest ta wiedza, to jest coś, co przychodziło z czasem. Oczywiście wynikało z obserwacji i informacji zwrotnych od domów, do których trafiały nasze maluszki, bo z większością rodzin jesteśmy w stałym kontakcie. Musicie wiedzieć, że króliki to bardzo żywiołowe i energiczne zwierzęta, które potrzebują rozrywki i mnóstwa ruchu. Odpowiednie warunki życia i zapewnienie im atrakcji takich jak tunele czy kartony z powycinanymi dziurami, różne zabawki do podrzucania, ukrywanie przysmaków, bardzo wpływa na ich zdrowie psychiczne. Taki wyhasany królik to szczęśliwy królik, który wieczorem sobie leniuchuje, nawet w ciągu dnia leniuchuje sobie, śpi jak kamień, trochę porozrabia, ale koniec końców to jest właśnie, tak wyglądają te zwierzęta. To są zwierzęta, które uwielbiają być w ruchu, uwielbiają gdzieś zaglądać, są ciekawskie, obejrzą każdą przestrzeń, każdą dziurę w waszym domu, gdzieś za kanapą, pod szafką, gdzie będą miały możliwość tylko wejść. To są strasznie ciekawskie zwierzęta i one uwielbiają właśnie takie zwiedzanie i zaglądanie wszędzie, gdzie się da. A koniec końców, jak sobie pozwiedzają, to wykładają nóżki i rozkładają nawet brzuszek na boku, tak się rzucają śmiesznie i sobie śpią jak susły. Więc są cudownymi zwierzakami, ale właśnie trzeba im dać możliwość, żeby mogły się tak rozwinąć. I taki królik, który gdzieś jest trzymany w ciasnej klatce, brany tylko na ręce, jak zabawka, gdzieś tam kupowany dla dzieci, które tylko sobie jakby rodzic się w ogóle nie interesuje, kupuje zwierzątko dla dziecka, bo to taka mała odpowiedzialność, więc to taki, niektórzy myślą, że to jest taki test, królik to taki test przed psem, czy tam przed jakimś innym zwierzątkiem poważniejszym. Ale niestety tak nie jest. Króliki to są zwierzęta, które potrzebują mnóstwa uwagi i potrzebują tej swobody, bo zwierzę, które nie będzie mieć zapewnionej tej swobody, nigdy się na was nie otworzy. To nigdy nie będzie zbudowana prawidłowa relacja z tym zwierzakiem, jeśli on nie będzie miał możliwości tej swobody biegania na swoich warunkach, podchodzenia do was, kiedy on będzie miał na to ochotę. Bo takie są właśnie króliki, że one przychodzą, kiedy mają na to ochotę. Są troszkę kocie pod tym względem z zachowaniem. One nie będą jak psy siedziały przy was przyklejone do nogi i zaglądały i domagały się głaskania 24 godziny na dobę.
bo one takie nie są. To są zwierzęta dość niezależne, chociaż oczywiście bardzo lubią głaskanie. U mnie wszystkie, nie wiem, czy to jest cecha kłapouchów, ale wszystkie uwielbiają głaskanie po czole, także nad oczami, tak między uszami po czole uwielbiają, aż zgrzytają zębami. Rozkładą się na płasko i zgrzytają zębami, żeby tylko więcej je głaskać. Wieczorami, jak przychodzę do nich, jak już je zbieramy z dworu, na przykład latem, i przychodzimy dać wieczorną porcję jedzenia, to Lila zawsze bardzo czeka na to głaskanie i tak z wdzięczności, z takiej może nie tyle wdzięczności, ale takiego kontaktu ze mną i akceptowania mnie, tak myślę, że akceptowania mnie jako członka swojego stada, liże mnie po czole, po nosie, także jestem chyba jej przyjaciółką, tak mi się wydaje. I one właśnie takie są. To jest taka relacja, na tym polega relacja z królikiem, więc jeżeli oczekujecie psa w formacie królika, to możecie być trochę zdziwieni. I generalnie to wszystko, ten czas, który ta uwaga, którą my poświęcamy naszym dorosłym królikom, przekłada się też na maluszki, bo kiedy ich mamy są szczęśliwe, dzieci to czują. Kiedy mama jest szczęśliwa, jej dzieci to czują. Więc jeśli samica boi się człowieka, bo nie ma z nim kontaktu i mu nie ufa, to jej dzieci także będą nieufne w tych kontaktach z człowiekiem, bo one jak gąbka chłoną zachowania swoich mam i później więcej czasu potrzebują na oswojenie się z człowiekiem. Oprócz tego maluszki, które opuszczają naszą hodowlę, w większości potrafią korzystać z kuwet, z tego względu, że uczą się tego od swoich mam. To jest też często zadawane pytanie. Potrafią, ale nie zawsze uda się to w 100% przenieść do nowego domu i czasami nowy właściciel musi kontynuować tą naukę czystości. Znaczy wszystkie w zasadzie dorosłe króliki po tym, jak trafiały do nas do domu, uczyłam korzystania z kuwety, o ile w zasadzie same od razu tego nie załapały, bo króliki też w naturze to mają, że załatwiają się tylko w jedno miejsce. Najczęściej w jakiś narożnik klatki, jeżeli nie mają kuwety. Czym starszy królik, tym czystszy. Więc po prostu uczą się tego same. Jeżeli nie nauczą się same, to jest kwestia po prostu tej profilaktyki, takiej skrupulatności w zbieraniu bobków i wrzucaniu ich do kuwety. Bobków, ewentualnie jakichś tam siuśków, które gdzieś się mogą pojawić. I króliki łapią, gdzie powinny się załatwiać. Więc jeżeli byłoby tak, że na przykład w nowym domu maluch by nie przeniósł tej umiejętności do nowego domu właśnie od mamy, to po prostu jest kwestia tego, że no one są malutkie jeszcze i potrzebują wyrozumiałości, tak samo jak jakieś szczeniaczki, które się bierze do domu, to one też nie zawsze są od razu takimi czyściochami, że wiedzą, gdzie się mają załatwiać. A króliki właśnie tak samo, nie? Wtedy trzeba zbierać po prostu te bobki i wrzucać je do kuwety. Do tej pory, w zasadzie z tych wszystkich rzeczy, które publikowałam na naszych profilach, największe kontrowersje wzbudza fakt, że my, nasze króliki, zarówno dorosłe, jak i te, które się u nas rodzą i odchowujemy razem z ich mamami, jest fakt, że my je wszystkie karmimy świeżą zieleniną. Jak tylko na wiosnę pojawi się świeża trawa, a aż do późnej jesieni, praktycznie do pierwszych przymrozków, kiedy jeszcze ta świeża zielenina w ogóle jest na dworze, mówię tutaj o trawie, o ziołach łąkowych, o liściach z drzew, my karmimy nasze króliki przede wszystkim tym. Nasza hodowla jest nieduża, właśnie ze względu na to, że my nie rozmnażamy masowo, rozmnażamy je głównie hobbystycznie i ja się bardzo dużo przy nich uczę. Też to jest dla mnie praktyka, którą kiedyś mam nadzieję wykorzystywać zawodowo. To ja im poświęcam naprawdę bardzo dużo czasu i dla mnie to nie jest problemem, żeby im nazrywać tej świeżej zieleniny. A kontrowersje wzbudza fakt z tego względu, że na wszystkich grupach króliczych na Facebooku, na wszystkich stronach poświęconych królikom, większości, może nie na wszystkich, ale na większości stron, przynajmniej tych polskich, bo na zagranicznych jest to inaczej opisywane, ale na tych polskich stronach są wszędzie błędne informacje, jakoby królik, generalnie miniaturka królik urodzony w hodowli czy gdzieś tam, nie mógł jeść nic świeżego aż do 6-7 miesiąca życia.
To jest kompletna bzdura, bardzo krzywdząca dla królików i zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Pewnie będę się z tym powtarzać jeszcze, ale jak powtarzać wam to będę jak mantrę, ale tak jest. To jest często jak coś takiego dodaję, że nasze maluszki jedzą właśnie świeżą zieleninę na filmikach, to dostaję na przykład wiadomości od jakichś obserwujących osób, które gdzieś tam przypadkowo zawędrowały na nasz profil z pytaniami. Ile miesięcy mają maluchy? Dlaczego karmi je pani świeżym? Ale jak to? Przecież małe króliki absolutnie nie powinny jeść świeżego aż do 6 miesiąca życia. I robi im pani krzywdę. A ja się wtedy pytam, ale dlaczego? To co one innego mają jeść? I czym to siano jest lepsze od trawy? Niech mi wytłumaczą, czym to siano jest, w czym to siano jest lepsze od trawy. W niczym, moi drodzy. Ja długi czas też miałam mętlik w głowie. Nie wiedziałam, naczytałam się tych bzdur, nie wiedziałam w ogóle, co jest totalnie nielogiczne, dlaczego suche jest lepsze niż świeże. I co powoduje, co jest zagrożeniem w tym świeżym jedzeniu, że nie można ich dawać dla młodych królików. Nie ma żadnego zagrożenia. Oczy otworzył mi dopiero doktor Tomasz Piasecki na studiach. Ja jak się naczytałam tych bzdur, że nie można karmić świeżym, to nawet tacie zabroniło mi. To tak kiedyś, jak był młodym chłopakiem, hodował króliki. I oczywiście to takie z innym przeznaczeniem, przeznaczeniem spożywczym. Ale hodował je i karmił od maleńkości ogromnymi ilościami zieleniny. I one to zjadały i żyły. I on nie potrafił zrozumieć, dlaczego ja zabraniam nagle. I przemycał, ku wielkiej uciesze moich królików, przemycał im trochę tej świeżej zieleniny, tak żebym nie widziała. A ja oczywiście oczy otworzyłam dopiero jak wielki autorytet mi powiedział. Na zajęciach, nie mi konkretnie, ale na zajęciach zadał nam takie jedno bardzo racjonalne pytanie doktor Tomasz Piasecki, który prowadzi zwierzyniec we Wrocławiu, taką świetną klinikę, która zajmuje się właśnie tylko i wyłącznie zwierzętami egzotycznymi. I miałam z nim dwa zajęcia, choroby zwierząt futerkowych i później fakultet z hodowli zwierząt egzotycznych. I on nam zadał na zajęciach bardzo racjonalne pytanie. Czym królica w naturze, kiedy maluchy zaczynają wychodzić z gniazda i jeść stały pokarm, czym królica karmi te swoje maluchy? No i odpowiedź jest prosta, tym samym, co sama zjada. Szczyt sezonu rozrodczego u królików, jak i u większości zwierząt, przypada na wiosnę, kiedy jest dostatek świeżego pożywienia i to właśnie tą młodą trawkę i te młode ziółka świeżutkie, mięciutkie, soczyste, skubią sobie maluszki, kiedy zaczynają wychodzić z gniazda i jeść stały pokarm. I w związku z tym, że one już od samej maleńkości, od ten pierwszy pokarm, który jedzą, to jest właśnie ten świeży pokarm, to nie trzeba ich później do tego pokarmu przyzwyczajać. Przecież mama królica w naturze nie zbiera siana, nie wiem, nie robi sobie sianokosów i nie zbiera tego siana, nie suszy dla maluchów, żeby im podawać. Ani nie idzie do zoologicznego czy do supermarketu, żeby kupić jakiś tam granulat czy jakieś warzywka, żeby broń Boże nie było robaczków czy czegoś tam innego na tym, pasożytów, bo i tak ludzie myślą. Także to jest właśnie to, co te maluchy jedzą i one u nas jedzą to samo. Układ pokarmowy królików dzikich i udomowionych nie różni się niczym, niczym kompletnie. Także nie ma w ogóle żadnej potrzeby, żeby karmić maluchy suchym. Ten stereotyp, że one muszą jeść suche, wynika z tego, że wielu hodowców jest po prostu leniwych. Łatwiej jest wyciągnąć siano z worka, czy sypnąć granulat do miski, niż pójść na łąkę, poświęcić godzinę czasu, żeby nazrywać odpowiednią ilość trawy i różnych ziół i tym karmić swoje króliki, bo to jest coś, co musisz robić codziennie. Więc to jest codziennie ta godzina, którą musisz poświęcić na to. Potem musisz jeszcze te resztki zieleniny niezjedzonej sprzątnąć z klatki, żeby to nie gniło. A siano nie gnije generalnie, jeżeli nie jest mokre, więc lepiej jest karmić suchym, mniej czasu to zabiera. I to jest po prostu lenistwo hodowców, ale przez to króliki są mniej odporne. I ja się o tym przekonałam wielokrotnie na własnej skórze, bo nasze dorosłe króliki przyjeżdżały z różnych hodowli, między innymi z takich, w których były karmione tylko i wyłącznie suszem. Więc po przyjeździe te maluchy, które do nas przyjeżdżały, ja widzę teraz różnicę, jak odchowuję swoje maluszki. W tym samym wieku te, które do nas przyjeżdżały z hodowli karmionych wyłącznie suszem, a te nasze, które są karmione świeżą zieleniną i mają dostatek pożywienia wszelkiego rodzaju,
wyjeżdżają od nas silniejsze, większe, lepiej rozwinięte, co jest oczywiście jakby, to jest zdrowsze. Lepiej jest, że one wyjeżdżają od nas silne i zdrowe i większe niż takie zamorki małe z innych hodowli, bo to jest dla ich dobra. Króliki to zwierzęta bardzo podatne na stres, więc jeżeli chcecie sobie kupić, zależy wam na tym, na rozmiarze, żeby to był mikrokróliczek, jak najmniejszy, żeby się mieścił jak te szczeniaczki teacup puppies, żeby to był teacup bunny i mieścił się w filiżance od kawy. To nie ten adres, kochani. Także no, do nas się nie odzywajcie, jak wam zależy na tym, żeby mieć jakiegoś mikrokróliczka zamorzonego. Ja bym mogła je karmić suszem i sprzedawać je jako mikrokróliki, ale to jest ryzyko takie, że on po odbiorze, jak tam kupujecie sobie w zoologicznym, niektórzy kupują na przykład w zoologicznym królika, to często to są króliczki, które mają na przykład 5 tygodni i są od mamy zabrane bardzo wcześnie, gdzie tak naprawdę u nas są do 8 tygodnia życia co najmniej i do ostatniego momentu piją jeszcze mleko mamy. Też ze względu na to właśnie są silniejsze. Więc no, my nie oddajemy takich mikrokróliczków, bo to jest dla nich, to jest ryzyko dla was, że wy po zakupie i po odbiorze takiego malucha nie będziecie się nim za długo cieszyć, bo one po prostu bardzo szybko umierają, takie maluchy w nowych domach, ze względu na to, że to jest ogromny stres, zmiana żywienia, bo mimo wszystko to jest trochę zmiana żywienia w nowym domu. I te maluchy są bardziej podatne, są słabsze, wrażliwsze na te zmiany wszystkie. I one bardzo szybko umierają, właśnie też te ze zoologicznych, ze sklepów zoologicznych też, również. W tym takim karmieniu suszem żadnej logiki nie ma. To jest właśnie stereotyp, który jest wykreowany przez tych leniwych hodowców. I co to jest prawda? Oczywiście teraz nie słuchajcie się nagle jakiejś baby na YouTubie, która wam powiedziała, że królika trzeba karmić toną trawy i teraz pobiegniecie na łąkę, nazrywacie tonę trawy dla królika, który jest do niej nieprzyzwyczajony. Potrzebujecie, jeżeli wasz królik na ten moment je tylko i wyłącznie susz, to potrzebujecie mniej więcej tygodnia na to, żeby go przyzwyczaić do tej świeżej trawy. Stopniowo zwiększać mu ilość, na początku zacząć od połowy garści, na drugi dzień dać garść, na trzeci dzień półtorej garści, i tak co rusz dawać trochę więcej i obserwować bobki, żeby królik nie dostał rozwolnienia. Mi bardzo zależy na tym, żeby nowe domy dla naszych maluchów były świadome i przygotowane, dlatego na naszej stronie www bardzo szczegółowo opisuję prawidłową króliczą dietę, listy dozwolonych w diecie roślin wraz z ich właściwościami, profilaktykę zdrowia i potrzebne wyposażenie. Także jeżeli jesteście zainteresowani maluchem z naszej hodowli, to bardzo serdecznie zachęcam Was do poczytania tej naszej strony, zapoznania się z tym, co tam jest umieszczone. Jak widzicie, ze mnie jest okropna gaduła, więc jeśli po przeczytaniu naszej strony będziecie mieli jeszcze jakieś pytania co do opieki, to oczywiście jak najbardziej zapraszam do kontaktu, zadzwońcie, napiszcie. Ja, jeżeli nie odpiszę od razu, to odpiszę, jak tylko zobaczę wiadomość. Najszybciej oczywiście jest telefonicznie się ze mną skontaktować. Umieszczę wam numer telefonu również pod tym filmikiem i wszystkie adresy do naszych różnych stron. Zachęcam was przede wszystkim do obejrzenia Instagrama, bo Instagram jest już prowadzony od dłuższego czasu i tam jest nagromadzone bardzo, bardzo dużo różnych informacji. W zasadzie z mojej strony to byłoby chyba na tyle. Z każdym nowym domem chciałabym pozostać w kontakcie, więc jeśli rozważacie kupno u nas, to musicie się też z tym liczyć, że od czasu do czasu chciałabym dostawać jakieś zdjęcia i filmiki, jak się moje maluchy chowają. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli chcecie o czymś innym jeszcze posłuchać. Będę wstawiać, postaram się przynajmniej wstawiać takie filmiki edukacyjne z kwestii opieki nad królikami i tego, jak my tą hodowlę naszą prowadzimy w miarę regularnie. Mam nadzieję, że się Wam przydam, nie tylko osobom, które mają od nas króliki, ale być może przyczynię się też do tego, że poprawię trochę byt królików w innych domach. No i w zasadzie z mojej strony to by było na tyle. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał i zostawicie lajka i komentarz. I w zasadzie to chyba tyle. Także trzymajcie się, miłego dnia i pa pa. Do usłyszenia w kolejnym filmie.